kochani, przychodzę tutaj do was, żeby was błagać o pomoc dla mojej kochanej córeczki, która jest dla mnie całym światem. Emilka skończyła dopiero 2 latka. Przeszła 1 operację w Polsce. Ma nadciśnienie płucne. Przy niewielkim wysiłku sinieją już jej paluszki i usta. Spadają saturacje. A każda noc to czuwanie nad nią i strach, że pewnego dnia się nie obudzi. Lekarze w Polsce dają jej tylko rok życia. Jesteśmy pod opieką hospicjum w Bydgoszczy, bo nikt już nie jest w stanie jej pomóc. Teraz Emilka wymaga pilnej operacji w Bostonie, bo ma krytyczną wadę serca, której w Polsce nikt nie jest w stanie skorygować. Dlatego przychodzę tutaj do was i błagam o jakąkolwiek pomoc, jakąkolwiek, jeżeli możecie wpłacić nawet złotówkę, która jest teraz dla nas bardzo cenna, to nie zastanawiajcie się, bo czasu mamy coraz mniej. Bez waszej pomocy moja córka nie będzie żyć, a bez niej ja nie będę żyć.